Siema, widzowie, witam was dzisiaj w gierze, która nazywa się Far Changing Tides. Gra jest o statkach i o budowaniu statku. Jest to chyba jakiś generalnie druga część przygód tego zioma. No ale zaczynamy od tego tytułu, bo go mam po prostu. Może później najwyżej zagramy sobie w jedynkę. Gra nie jest też długa, także nie będzie to długa seria i nie jest też jakoś turbo emocjonująca. Po prostu będziemy chodzić, zbierać, wyławiać jakieś rzeczy i chyba budować statek, z tego co ja rozumiem. Nie mam zielonego pojęcia na razie. Oj, to za co jest? Jak już ci się wydaje, że wszystko ustawiłeś, żeby móc zacząć nagrywanie, to się okazuje, że jednak nie. Okej, już mogę sterować? Jesteśmy jakimś ziomem albo ziomalką. Nie wiem, co my tu mamy robić. Mogę pływać prawo i lewo. Chyba mamy wypłynąć. Najgłośno. Ciężko jest zostawić takie dźwięki bez testu, bo tutaj gra niestety mi nie dała możliwości testowania na samym początku. Widzę, że już jest trochę za głośno. Znaczy, no generalnie mogę sobie popływać prawo-lewo na samym początku i zobaczyć. Gra nie dała mi takiej możliwości. No nie chciało mi się. Uznałem, że na pewno wszystko będzie dobrze. W moim szczęście będzie gituwa. Co tutaj mam zrobić? Kok. A, czyli to będzie taka gra platformowa. W zatopionym mieście. No dobra. W razie mamy jedną mechanikę skakania. Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj, żeby długi skok. Jednocześnie lubię takie gry, bo są mega chillowe i właściwie trzeba tylko klikać jeden, dwa przyciski i rozsiadasz się na fotelu i giereczka się cała przychodzi. A z drugiej strony mega nienawidzę. Ale głośno. Nienawidzę takich gier. Bo osoba nagrywająca musi wykonywać całą robotę. No się w nich nie dzieje. Ale bardzo, bardzo jeżeli chodzi o taką grafikę i taki styl, mam wrażenie, że mega przypomina giereczkę, która się nazywa, z tego co pamiętam, Inside. Chociaż mogę się delikatnie trochę mylić odnośnie tytułu. Wydaje mi się, że Inside. Inside? Taka giereczka, w której uciekało się takim chłopakiem z jakiegoś laboratorium i tak dalej. Ty no gościu, na tych skrzypcach to coraz głośniej gra. O. O, już się zlagowało. On coraz głośniej, ten gagatek. Dobra, co on zrobić tu? Co on tu zrobić? Wszystko. A, przesunąć pewnie jakoś, tylko. A, podeks. No, fest przypomina Inside. Da, 1:1. O, jeszcze logiczne wykonywanie rzeczy. To byłem zawsze w tym mocny. Każdy, kto oglądał jakiś gameplay, który wymagał logicznego myślenia, to no, wierzy w bardzo, bardzo świetnie mi szło. To akurat jestem zawsze petarda. Wystawić, pomyśleć chwilę. Po to wgram w gry. I tutaj co? Jest jakiś hamak. Jest jakiś nowy przycisk? Bo Digrek jeszcze coś robi, jak skacze tak dziwnie. Halo. To na dół musimy gdzieś popłynąć. Nie wiem, tu się możemy tylko cofnąć. Chyba nie. W ogóle motyw zatopionego miasta jest kurwa fest giga koks, nie? O, ale mam pomysł na giereczkę, widzowie. Zatopione miasto i w nim na przykład są te. Musisz przetrwać. O, myślę, że się sprzedało. Atlantyda czy coś. Ale bez jakichś potworów, chociaż może później potwory. Ty, no co on zrobić tu? Co on tu zrobić?
No na górę mam się jakoś dostać, ale jak tu nie mogę przecież. Myślę, że minęło 5 minut rozgrywki, a od 10 próbuję wskoczyć na tą drabinę. Dobra, w końcu to mamy. Trzeba było przytrzymać drążek lewy do góry. Mam nadzieję, że nie da się tu zabić. Nawet jak skoczę z takiej odległości. A przynajmniej nauczyłem się nowych mechanik. Jak trzymamy ten przycisk, to oddalamy i jak ten, to przybliżamy. Ale nautkany gameplay. Za gorąco znowu, po raz kolejny jest 35 stopni, nie da się myśleć w takich warunkach. A i ciekawe też, czy mamy jakiś jakiś tutaj oddech wstrzymania na ileś minut, czy jakby to nie ma znaczenia. Nasza postać potrafi wstrzymywać powietrze cały czas niemalże. Nie! Bo to było dobre, dobry pomysł. Albo i nie? A to co robi, ta dźwignia? Zielonego pojęcia nie mam, ale coś zrobiła. Co teraz? A! I co to mi da właściwie? A poczekaj, nie, nadal nie rozumiem w sumie. A, ja tu muszę wskoczyć, już rozumiem. A ty możesz, ja mogę tak skakać w wodzie? Nie mogę. Nie wiem, czy ja tam doskoczę. Ale spróbujmy wyssać całą wodę. To jest jakiś ten? I strój ciężki? A napęd! Dobra, będziemy się szybciej poruszać, no i git. A fest to przypomina Inside. Jakoś takie mniej klimatyczne mam wrażenie, że takie Inside, ale gorsze od Inside. Chociaż tutaj będziemy mieli jakiś własny statek i będziemy chyba go ulepszać czy coś. Zobaczymy. Ale Inside akurat ciężko chyba będzie przebić, tak mi się wydaje. Jednak no, zasłużył Inside na swoją renomę genialnej gry. Dużo, dużo ciekawsza chyba była historia w Inside'zie, bardzo ciekawa. I co, doskoczę tu? Niekoniecznie. Muszę chociaż do drabiny.
Dobra, na dach. A, i to będzie na statek chyba. Się wydaje. Tak, i go będziemy jakoś, nie wiem, ulepszać czy coś? Nie mam zielonego pojęcia. Drogą mam teorię chyba do tego, dlaczego... Dlaczego ta kamerka się zacina raz na jakiś czas. Chyba się przygrzewa, bo ona ma z milion stopni. Ta, ona jest strasznie gorąca. Nie wiem dlaczego jest taka gorąca. Ale jest potwornie. Jakbym dotknął karty graficznej, jest tak ciepła. Ale stawiliśmy maszt. To chyba niekoniecznie tak powinno działać. Coś mi tu nie gra. A nie, dobrze. Dobra, i co dalej? Dalej chyba... Na dół i tam gdzieś sterownia powinna być. Dobrze mówię? A, może tutaj. Nie. Tutaj jeszcze się... a nie, dobra, stąd przyszliśmy. Ty, to co mam zrobić? Tego nie mogę ruszać, bo klikam X, nie mogę. Mogę ten masz postawić z powrotem. Może tak trzeba jednak. Nie, chyba nie. Nie jestem w stanie tego haka tutaj ściągnąć? No nie. Może pod trzeba coś zrobić. Dobra, nie no, masz na pewno chyba trzeba postawić. Kiedy konar nie chce zapłonąć. Nie wiem, spróbujmy może na dół polecieć. A, ten... Tędy jest wejście? Chyba tak, ale nie, na razie nie mogę wejść. O, ja jak zwykle. Każdy grze. Każda gra, która trwa średnio 2 godziny dla zwykłego zioma, to u mnie musi 4. Każda gra. No gdzie mam iść? Nieźle. Myślę, że to tak trzeba zrobić, nie? Ja myślałem, że masz to odpada. Skoro wcześniej nie mogłem tam wejść. Nie mogę użyć tego haka. Jest jak jest. Mogę tym jakoś sterować albo gazu dać? Nie mogę złożyć maszt, ale nie chcę. Mogę wejść pewnie... A, mogę oddalić sobie. Ale mogę w ogóle poruszać sobie tak kamerą. O kurde. Spoko. Jakaś interakcja dla gracza? Tylko będziemy przed siebie płynąć. Pod wodę mogę sobie zajrzeć. Zawsze się boję wody. Takie coś, że jeżeli... Niekoniecznie tak, tylko wiecie, zwykłej wody albo w basenie, tylko... Jak są takie zdjęcia na przykład, że z dupki ludzie pływają i pod nimi jest taka wielka... Miliony kilometrów, znaczy miliony to może, no, w sensie litrów sześciennych i nieskończenie daleka. Niesamowicie ich nogi są daleko od dna, jeżeli go aż nie widać, to faktycznie jest to mega przerażające.
No, ja tu coś mogę zrobić? A to? Mogę dodać gazu? A, poczekaj. Teraz chyba przesadziłem. Nie wiem, w którą będzie szybciej, jak ustawię. O, chyba teraz. O. No teraz to petarda jest. Ta, wydaje mi się, że najlepiej jest teraz ustawione. Spróbujmy jeszcze w lewo przysunąć. Jeszcze chyba lepiej. Oj, o. Rozumiem. I tak muszą zostać. Bardziej się nie da już. Będziemy zahaczać. Różne rzeczy. Ale ty, a przecież... Nie. Stop. Ups. Będzie dobrze, na pewno. A, czyli to trzeba... To trzeba nie rozwalić tego statku. Wypadałoby chyba. Trzeba odpowiednio nim sterować. No dobra. Damy radę. Ty to... To jak to zrobić? Jak ja na przykład teraz to złożę? To mi się złoży, ale... Aha, bo ja go rozjebałem już. A, no i teraz będziemy jak ślimak. To może to i lepiej nawet. Umy. Potrzebowałbym tego. Się nazywa stoczni, żeby to naprawić, ten statek. Mogę to jakoś naprawić? Te zepsute maszty, które rozdupcyłem przypadkowo? Jakieś iskry z niego tego idą, to chyba tak nie powinno być. A to co to? Coś mi tu nie gra. Wyłącz! Wyłącz! Interakcja! X klikam! Nie da się. Czemu się nie da? O, teraz... A nie, nie da się złożyć. Klikam X i się nie da. Nie, to bym... Żeby złożyć masz, to chyba trzeba tak zrobić. To był ten i dopiero X. O kurde. Dobra, pakujemy się tutaj. Może już nam nie będzie potrzebna, chociaż myślę, że... Generalnie cała tutaj podróż odbywa się tym statkiem, więc ostatecznie i tak do niego wrócimy zaraz. A, bo to taki przesuwany most. Co to mi da właściwie? A, chyba że się podsadzę do góry. Tutaj nie.
Dobra, no tutaj jestem maksymalnie w stanie podjechać i może to jest ta podsadzka. A, dobra, i tu sobie wskoczymy i co to mi da właściwie? Tego, że jakiś telefon mogę stąd zabrać. Bo o ten telefon chodziło. A, to naprawka jest. Narzędzie naprawowe. Ty, bo on przecież bez mnie odpłynie, ty, jak ja tam nie sko... Kurwa. No, czyli ostatecznie chyba dobrze, że zdjąłem ten maszt. My zginęli. Czy zginęli? Rozwaliłbym go jeszcze bardziej niż już go rozwaliłem. A co się stanie, jak w ogóle go zniszczymy tak na maksa? Koniec? Chyba koniec, bo się nie będziemy mogli poruszać od nowa. Ale by było mega słabe, jakby faktycznie od nowa trzeba było zacząć. No już by mi się nie chciało PS. Ale możliwe, że tak zrobili, żeby wiecie, że ten refleks grał ważną rolę. Dobra, chyba już możemy tego, nie? Kliknąć tutaj, cyk. Dobra. Ale gruchot. Dobra, i teraz... A, poczekaj, ja widzę, dobra. Czyli mamy tutaj... A, to coś, co się nam... Nie wiem, jak to nazwać. To coś po prawo, co się przesuwa do góry, to w zależności od tego... I to nam pokazuje... Tak, to nam pokazuje, jak szybko płyniemy. I czy dobrze ustawiam żagiel. Tak mi się wydaje chyba. Ta, fest to jest to. Do tego. Dobra, czyli ogólnie to my chcemy na górę. A nie, nie na górę. Ogólnie to my chcemy tutaj iść, że w razie czego to, żeby ten żagiel jak najszybciej tutaj ściągnąć. I to mega trzeba uważać i refleks jest dobry. W sumie. Mega dziwnie muszę pada trzymać. Na trzech przyciskach jednocześnie, jeden klika, dwa trzymać i jeden w razie czego kliknąć. Oj, trzeba przestawić maszt. Zaraz coś uderzymy. Nie, chyba. Wiatr, kierunek wiatru się zmieni. Dobra, dobra. Już naprawiam. Mogę w sumie przybliżyć trochę na tej jelenie, ale tak nie będzie mega słabo widać. Niestety obawiam się, że tutaj backgroundu całej tej historii, co tu się wydarzyło w tym świecie, nie dostanę. Chociaż pewnie będą tutaj małe wskazóweczki. Będzie można się domyśleć. Czyli będziemy zwracać uwagę. Tak swoją drogą w ogóle jaki fest, dziwny statek. Ja tu mogę wejść? Bo tu coś jest w środku w sumie. Nie wiem, co to jest tutaj. Jakieś wejście jest w tym statku, ale
od boku, tylko nie wiem, czy tam będę mógł wejść. Raczej wątpię. No co powiem? Oprócz tego, że nic nie muszę tu robić. A czekaj, muszę robić, bo zepsuję statek. Kurwa, nie w tą stronę. Jest dupa. Zawsze jak mówisz tak, już nie trzeba nic robić, to akurat wtedy musisz coś robić. Zawsze jak powiesz na końcu zdania, przecież co złego może się stać? Zawsze się coś zepsuje i zawsze się zdarzy coś mega złego. No nie ma co tu robić fez, nie? Ja zaraz wskakuję przed tego. A co jakbym... Tak bym wskoczył za statek, za burtę. Musiałbym go gonić? Ty no, bo to jak tak ma wyglądać gameplay, że my nic tu nie będziemy robić, to... Zaraz mnie szlak trafi przez 10 minut, no. Na jakieś interakcje dla widza. A to w ogóle jest chyba... No dobra, to nie wiem, czy chcę spoilerować, ale wydaje mi się, że... Chyba... Oj, nie wiem, co za nie wydupcujmy w coś. No to chyba informacja powszechna. Wydaje mi się, że to jest w ogóle ten. Szybko! Stój! Dobra, jest. Wydaje mi się, że to jest ogólnie statek podwodny, tak swoją drogą. Będziemy pływać gdzieś pod wodą, w końcu się coś może zadzieje. Stacja kolejowa. I dalej niestety nie przejdziemy, to skakuje. Okej, tam zgaduję się, do czegoś przyda. Nie tutaj? No tu jest jakaś drabina, ale chyba... Chyba nie tutaj. Dobra, na razie chodźmy przed siebie, bo w sumie nawet nie wiem, czy mi się do czegoś to przyda. Rozumiem. Szkoda, że nie mogę speeda używać jak tego, jak przyciągam to gówno. To może być w sumie gra od tego. To może być fest gra od twórców Inside'a, nie? Tak mega przypomina Inside'a. Gorsze. Nie interesująca. Butla z gazem. O! A, bo to te... Nie, to też jest jakaś łódź podwodna? A muszę... Czekaj.
Musimy się pozbyć jakoś tego. Jakoś... wielkiego wagonu. Myślę, że to nie będzie łatwe. Nie rozumiem za bardzo, o co tu chodzi. Może przybliżmy w sumie. Będzie lepiej widać. Tu trzeba coś wrzucić, prawda? Chyba prawda. Nie mogę nic podnieść. To może jeszcze mogę podnieść. Tak, tylko nie wiem co to jest. Ja nie rozumiem. A cofnijmy się, może coś będzie tutaj. Nie wiem, czy czegoś nie pominąłem. No to było, tędy przyszliśmy, tu nic nie ma więcej. A tu jest jeszcze, można wejść. No właśnie. A, i my tu paliwo mamy z powrotem chyba przynieść. Czy my chcemy w lewo czy w prawo jechać? W sumie. Wydaje mi się, że w lewo bardziej niż w prawo. No bo po co tutaj w sumie? Dobra, to weźmy to. Mam nadzieję, że to też da się palić. Ale miałem żal, to zida. Weźmy to na lewo. Oczywiście to tylko żart. Jeszcze go nie powiedziałem, żeby nie było. Spróbujmy, czy da się w lewo pojechać. Da się. Tylko mogę wziąć jeszcze jedno paliwo, żeby mnie zadupcał. Ja nie wiem, czy ja chcę w ogóle w lewo jechać. A my tu nie robimy czasem zamachu? Ja zaraz nie spadnę na ziemię? I nie zniszczę sobie całego mojego statku? Nie. Gdzie jestem? Właśnie w żadnym szczególnym miejscu chyba. Chyba niekoniecznie tędy mieliśmy jechać. Próbujmy się cofnąć, ale zaraz mi się paliwo skończy. A tu mogłem wyjść, dobra, stop, stop, stop. Zawrota. A, paliwo tu jest tylko. Czyli w tamtą stronę jednak mamy jechać co poprzednio. Dobra, paliwo się przyda, bo za nami się skończy. Dobrze, że dla takich dzbanów zostawili trochę więcej. Pomyśleli. Ktoś może nie zrozumieć. Dobra. Mogę wrzucić. A, paliwo się w ogóle skończyło. Dobra. Dorzucamy, dorzucamy. To zostawimy na później. Teraz tak. Dźwignia w prawo przede wszystkim. No i chyba full gaz, no nie? Dobra. Full lewo. Palimy. Full prawo. Znaczy się. Tylko z drugiej strony, co ja znajdę po prawej stronie? Nie wiem, ani ta strona, ani ta strona nie wydaje mi się
jakoś turbo istotna generalnie. Wydaje mi się, że ten pociąg jest tak gorzy, żeby se pojeździć. Pojebane, że kiedyś były takie pociągi i oni musieli tego wrzucać osobno węgiel i byli tacy cali ziomkowie, co wrzucali węgiel i tego jak jeździli tymi pociągami. Nie, no to też nic nie ma, w sensie to mi nic nie daje. Co to mi niby daje? No co ja tu za dupca? Paliwo mogłem tu przynieść, ale generalnie na co mi to paliwo? Nie, może tu da się jakoś wskoczyć, tu jest ukryte pomieszczenie. No nie, nie ma też w tej skrzynce. Tutaj też nic nie ma? No nie ma. Ale wydaje mi się, że my generalnie chyba włączyliśmy wagon do siebie. Czy teraz jak generalnie pojedziemy w lewo, to z całym wagonem pojedziemy. Dobrze rozkminione zostało? Chyba dobrze. Nadal nie wiem po co mi ten wagon, ale chyba tak musi być. Przybliżę, to pewnie będzie mega głośno, nie? Generalnie tym bliżej, tym głośniejsze są tu dźwięki. Już sypcie się nie da, widzowie. Gazuje na maksa. Co teraz wysadzimy? A poczekajcie! Może ja z tego dachu jakoś będę. A ja chyba. Tak jest, ja chyba teraz wejdę sobie na dach dzięki temu, że my tu podjechaliśmy. Albo i nie wejdę. Tu jest jakiś dach w sumie. A, czeka. A, dobro, dobro. Okej. Czy ja właśnie podnoszę mój cały statek? Już został podniesiony? Nie, coś nie wyszło. Ach, co nie wyszło? A, możemy tutaj wskoczyć. Dobra, widziałem, zobaczyłem sobie na tym. Na filmiku, oj sorry. I gościu tam brał tego. Brał cały... cały opał. Więc wydaje mi się, że my też weźmiemy. Chyba się do czegoś przyda i teraz mamy dopiero, no ta. Nie, nie wiem czemu powiedziałem, no tak jakby. Ja bym coś rozkminił, ale nie rozkminiłem, ale. A dobra, tu mamy ogień, dobra, tak, tak. Czyli teraz będziemy mogli gazować szybciej. Chyba pływać pod wodą też będziemy mogli. I coś jeszcze będziemy mogli. Do końca nie wiem. Nawet nie wiem jak tam wejść jeszcze. Tędy po prostu? Pobiegniemy z lewej i wejdziemy do środka, to będzie git. Okej. Okay. Dobra, tutaj stawiam ogień, tak? Tak. Jeszcze go nie chcemy odpalać chyba. Chciałem zobaczyć co to jest. To jest pewnie dźwignia, czy płyniemy do do przodu, czy do tyłu? Nie, to jest jakaś pompa.
No jeszcze nie wiem do czego. To jest dźwignia, czy przód, czy tył. Dobra, full do przodu, wiadomo. I chyba możemy rozpalić teraz. O kurde. Tylko jak to teraz zatrzymać? W razie coś by poszło nie tak. A ty, temperatura jest chyba za wysoka, mi pies wybuchnie. No, chyba jest wybuch zaraz będzie robiony. A to co to jest? Ciekawe, czy generalnie taka maszyna miałaby prawo działać. Wydaje mi się, że miałaby prawo działać, ale działałaby jak... do kitu by działała. Mało efektywna by pewnie była. Ale pewnie jako działanie to miałaby prawo działać. Zresztą były kiedyś takie perowce, no nie na węgiel. Jeżeli chodzi o to, to na pewno, tylko zastanawia to bardziej, co tutaj się buja. Te płetwy. Kiedyś jacyś ci... Rzymianie. A czemu ja nie mogę... Na coś nie płyniemy na maksa. A, bo ja nie mam żagla. Dobra. Żagiel też pierdolne, co nie. Lecimy. No i teraz to będzie podróż kozacka. Wreszcie się gierka rozkręca. A nie ma wiatru? A nie ma wiatru. No i dupa. To czemu nie płyniemy? Nie ma gazu. Dobra, spróbuję jeszcze ten masz postawić. O! A, prędzej je rozdupce. Chociaż one chyba były takie rozdupcone, nie wiem w sumie. To co to? Jaki radar? Nie wiem co pokazuje. Nic się nie przejmuje, pozdro. A, czekaj. Uderzyliśmy w coś. A i tego chyba nie przepchamy, tak mi się wydaje generalnie. Hej, gaz! Chodź tu. Opał, opał! Co to zbierać? Dobra, zostawię tutaj. Jeszcze jeden weźmiemy na zapas. Chciałem? Nie ma. Dobra, jeszcze w sumie jeden możemy, jak już jesteśmy. To mogę? To też będzie działać jako opał?
Chyba tak. O kurwa. Chodź tu. Ty, a to... A, ja jestem nadal na moim statku, tylko gdzieś pod tego, pod pokładem, ale tu jakby nie jest zapełnione wodą. Chyba. Dobra, to możesz tu być, w sumie leżeć, w sumie. Ale i tak jeden potrzebujemy tam na górze, więc... Chyba będzie najszybsza droga wejścia, nie wiem, czy tam, stamtąd się dało tu wejść? No niekoniecznie. Dobra, no to rozpalamy. Ja nie mogę więcej gazu dawać. Więcej. A zepsuł mi się przycisk. A to co właściwie robi to na przykład? Ja wiem, co to chyba robi. To generalnie wydaje mi się, że to zbiera jakby potencjalny opał. To jest tak z tego. I automatyczne zbieranie tego opału. O, i zaczyna wiać też. Chyba tak mi się wydaje. Na górę. O kurwa. Mogę postawić żagię? Masz? Chyba mogę. Wydaje mi się, że jak to zaczęło falować, ten taki właśnie znacznik od wiatru, tak jest, to wieje. Dobra, i spróbujemy ustawić to najlepiej, jak potrafimy. Teraz mi pewnie to zniszczy ta skała, prawda? Ten most. No kto by się spodziewał. Mam tylko nadzieję, że z każdym uderzeniem to się nie rozwala bardziej. I nie robię jakiegoś mega sypu. Ja nie mam opału. Na dole mam. No sporo. Dobra, jebać, full gas, nie przejmujemy się tam i opadającymi skałami. Popał, popał. O kurde. Więcej opału, więcej opału. Zniszczyłem chyba żagiel cały. Prawda, że nie zniszczyłem żagla? O kurwa, chyba zniszczyłem żagiel. Nie ma, a nie ma tego opału, dodać. Natychmiastowo.
Nie, nie zniszczyłem żagla. A i tak w ogóle nie ma co postawić, bo jakby tak nie wieje teraz tutaj wiatr. Na trzeciach musimy opierać się tylko na tym na razie. Na tym, na tej rozpałce. A tutaj co to jest na przykład? Co się stało? O! Co? O kurwa! Ty, co ja mam zrobić? Nie byłem przygotowany na taką ewentualność. Chyba nie dało się tego powstrzymać. Dobra, i myślę, że tutaj da się załadować tą grę, zapisać. Mam nadzieję, że tutaj się automatycznie zapisuje. Widzimy się jutro. No i tyle, jeżeli podoba ci się giereczka, możesz zostawić lajka. No i tak bardziej sobie gram, jeżeli prowadzę tutaj serię, no z tego względu, iż umówmy się, ta gra nie jest jakoś pasjonująco ciekawa, ale na pewno dla fanów takich platformówek jest całkiem spoko. Mi osobiście się średnio podoba, ale może być, jeżeli sobie tutaj siedzę i klikam. W sumie ta mechanika z tym, że trzeba jakiś masz rozwieszać i tak dalej jest, i płyniemy i trzeba to kontrolować, nawet fajno. Tyle możecie subować i jelo. Do jutra.